Roshi to postać, która była naprawdę bardzo, bardzo krótko w anime. Być może nawet niektórzy z was go nie kojarzą, ale dowiecie się co nieco dzisiaj o nim. Zapraszam na 10 ciekawostek o tej postaci. W mandze Roshi posiada złoty pierścień po lewej stronie głowy. Natomiast w anime go nie przedstawili. Został on dopiero dodany w odcinku 256. Imię Roshi składa się z kanji starszy i fioletowy. Może to też również oznaczać mistrz. Jak widać, wszystko w jego imieniu zgadza się z jego opisem. Tradycją jest, aby Jinchuriki został wybrany z rodziny Kage, więc możliwe, że Roshi jest rodziną któregoś z Tsuchikage. Był Jinchuriki czteroogoniastego przez ponad 40 lat, zanim czwarta wojna Shinobi się rozpoczęła. Gdy został nosicielem bestii, opuścił swój dom, aby lepiej zrozumieć i kontrolować moc Son Goku. Kisame oznajmił, że Roshi jest bardzo potężnym shinobi i nie warto z nim zadzierać, oraz był jednym z cięższych, których było złapać przez jego Kekkei, które jest świetne przeciwko wodzie. Jest kilka typów uwolnienia lawy. Roshi używał połączenia ognia i ziemi, aby stworzyć formę roztopionej skały. Nie można nie zauważyć, że jego imię, jak i imię jego bestii jest zaczerpnięte z Dragon Balla, którego Masashi był fanem. Z racji, że w młodym wieku został w nim zapieczętowany Son Goku, był on najstarszym współczesnym Jinchuriki. Przez cały okres, w którym żył z czteroogoniastym, nie zwrócił się do niego po imieniu. Zrobił to dopiero po swojej śmierci. To już na tyle w tych ciekawostkach. Dajcie znać, o kim zrobić kolejne. Trzymajcie się, na razie, cześć!